Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pisanki na szydełku. Ja do tych pisanek używam włóczki Yarn Art Jeans, ten kolor to kolor 29. Użyłam też szydełka 2 mm, kulkę silikonową, igłę dziewiarską, znaczniki, tutaj niteczka i znacznik agrafka i nożyce. Zaczynam od magicznego kółka, na którym robię 6 półsłupków. Wkładam znacznik i w kolejnym rzędzie, w każdym oczku, robię 2 półsłupki. W kolejnym rzędzie powtarzam schemat w pierwszym oczku. Jeden półsłupek, w kolejnym zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. I tak do końca rzędu. W kolejnym rzędzie powtarzamy schemat w 2 pierwszych oczkach po jednym półsłupku, w trzecim 2 półsłupki i tak do końca rzędu. W zakończeniu tego okrążenia powinniśmy mieć 24 półsłupki,
I w kolejnym rzędzie, w każdym oczku, robimy po jednym, czyli dalej będziemy mieć 24 półsłupki w okrążeniu. W kolejnym rzędzie będziemy powtarzać schemat w trzech kolejnych oczkach po jednym półsłupku i zwiększenie w czwartym oczku. W każdym oczku robimy po jednym półsłupku, w tym okrążeniu ma być 30 półsłupków. W tym rzędzie będziemy powtarzać schemat w czterech kolejnych oczkach po jednym półsłupku, a w piątym zwiększenie. I tak do końca rzędu. W następnym rzędzie, w każdym oczku po jednym półsłupku i w tym rzędzie będzie półsłupków 36. W następnym rzędzie będziemy powtarzać schemat w pięciu kolejnych oczkach po jednym półsłupku, a w szóstym zwiększenie. Po skończeniu poprzedniego rzędu będziemy mieć 42 półsłupki
I teraz 7 kolejnych rzędów przerabiamy w każdym oczku jeden półsłupek. Przychodzę już ze skończonymi 7 rzędami i tutaj policzymy sobie od ostatniego rozszerzenia 7 rzędów. Teraz zaczynamy zmniejszać pisankę. W następnym rzędzie będziemy powtarzać schemat w 5 kolejnych oczkach po jednym półsłupku. I 2 następne będziemy łączyć w 1, czyli będziemy zmniejszać. Obracam szydełko i nabieram tylko przednie nitki 2 następnych oczek. Teraz nabieram włóczkę na szydełko i przeciągam przez te 2 nitki. Ponownie nabieram włóczkę na szydełko i przeciągam przez kolejne 2. To jest właśnie niewidoczne ujmowanie oczek. I powtarzamy ten schemat do końca okrążenia. W następnym rzędzie w każdym oczku robimy jeden półsłupek. W tym rzędzie będzie ich 36. W następnym rzędzie będziemy powtarzać schemat w 4 kolejnych oczkach po jednym półsłupku i zmniejszamy. W następnym rzędzie będziemy powtarzać schemat w 3 kolejnych oczkach po jednym półsłupku i zmniejszenie. Ja po skończeniu tego rzędu wypełniam pisankę. W następnym rzędzie powtarzamy schemat w 2 kolejnych oczkach po jednym półsłupku i zmniejszenie. W następnym rzędzie powtarzamy schemat. W pierwszym oczku jeden półsłupek i zmniejszenie. Po skończeniu tego rzędu ja wyjęłam już znacznik i wykonuję jeszcze 6 zmniejszeń. Na końcu robię oczko ścisłe, odcinam włóczkę i przeciągam nitkę do końca. Teraz będę nawlekała igłę dziewiarską i przewlekam ją pod każdym oczkiem ostatniego rzędu. Następnie wbijam igłę w środek jajka i chowam końcówkę.
gotowe. Na takich pisankach możecie na przykład wyhaftować kwiatki albo zrobić je w wielu kolorach.